Bezpłatna strona www możesz ją zrobić samodzielnie Relatywnie łatwo pod warunkiem, że masz konto gmail Czyli coś podobnego do tego konta, które tutaj widzimy Zielona sałata czy małpa gmail.com Jeśli nie masz konta gmail To teraz w prawym górnym narożniku ekranu powinien się pojawić taki Szary prostokąt, na który jeśli klikniesz, tam będzie instrukcja, jak sobie założyć konto na Gmailu. Jeśli go tutaj nie było, to jest link pod tym filmem. Jeśli masz smartfona z Androidem, to tam prawdopodobnie jest ustawione konto Gmail. Potrzebne jest tylko login i hasło, żeby się na nie dostać. I zaczynamy pracę na komputerze. W przeglądarce pełnowymiarowej, dużej przeglądarce nie robimy tego na smartfonie, bo się nie da za bardzo. Dobrze, zakładam, że jesteśmy zalogowani na Gmailu. Powinno to wyglądać mniej więcej tak, jak tutaj widzimy. I w prawym, górnym narożniku mamy ikonki. Wśród tych ikonek jest taka, która wygląda jak kropki. Jeśli to na Cisne tutaj się pojawiają kolejne kolorowe ikonki, ale tu niestety nie widać tego, co jest nam potrzebne. Przewijamy na sam dół, klikamy na więcej od Google. Tutaj znowu się pojawi dużo kolorowych ikonek. Przewijamy w dół i przechodzimy do zobacz wszystkie usługi. Tutaj mamy zakładkę dla każdego. Ona może być zwinięta, powinna być rozwinięta, ale gdyby była zwinięta tak jak tu widać trzeba na to kliknąć, ona się rozwinie i tutaj jest znowu gąszcz ikonek i w tych ikonkach jest zakładka witryny Klikamy na witryny i to jest miejsce, w którym możemy sobie stworzyć bezpłatną stronę www. Już widzimy, że mamy szablony, jakieś wzory które są przygotowane, jeśli tutaj sobie kliknę, galeria szablonów, widać ich więcej, które są przygotowane na różne przypadki, czyli jeśli chcemy stworzyć stronę mówiącą o naszej pracy, o naszych usługach, czy o naszych towarach, czy o naszych projektach, czy o wydarzeniach, które planujemy przygotować, albo w których braliśmy udział, o naszym zespole naszym hobby o tym czy lubimy grać gdzieś jeździć gdzieś imprezować o naszej klasie, klubie cokolwiek by nam przyszło do głowy możemy tutaj zacząć sobie nad tym pracować teraz przykładowo wezmę pierwszy szablon, kliknę na niego i tak wygląda wzorzec, szkielet przykładowej strony i tak wygląda jakby nasze miejsce pracy, troszkę to przybliżę. Po prawej stronie mamy wszystkie funkcje, a tu na środku budujemy naszą stronę. I większość jest relatywnie prosta. Jeśli kliknę sobie na to zdjęcie, ono się zaznacza tutaj w takiej niebieskiej ramce. Teraz, jeśli przejadę myszką na krawędź ramki, to kursor zmienia swój wygląd, i w momencie, gdy zmieni się strzałkę na taką, jak widać, kliknę przycisk na myszce i przytrzymam go wciśniętego. Klik to mogę to sobie zmniejszyć, powiększyć. Teraz, gdybym chciał na przykład to usunąć, to Tutaj i z lewej strony, i tutaj nad tym obrazkiem, pokazują mi się ikonki. Jeśli na nie sobie najadę, poka o, pokazuje się opis i mówi nam, co to robi. Na przykład, usuń. Chciałbym coś dodać. Tutaj w pra po prawej stronie w menu mam e, wszystkie funkcje. Jeśli kliknę na obrazy, prześli. Weźmiemy sobie sałatę i wstawimy ją w. To miejsce, gdzie była ta ładna pani i nazwa strony będzie się nazywała Sałata Zielona. Jest zdrowa i smaczna. I okej, okay, i już jest strona. Teraz jeden z najważniejszych kroków, zwłaszcza za pierwszym razem, tutaj mamy przycisk Opublikuj. Klikam na opublikuj, żeby powstała ta strona. I w tym miejscu wybieramy dla niej nazwę, czyli to, co pojawi się w adresie www.nazwa naszej strony. I tutaj nie używamy polskich liter. I wpisujemy. Sałata zielona. O właśnie. Ramka świeci się na czerwono. To znaczy, że ten adres już jest przez kogoś zajęty. Więc trzeba się zastanowić nad jakimś innym. Dodamy tu cyferkę 1. Też już jest zajęte, cyferkę 2. Ok, taką stronę mogę stworzyć. Opublikuj. Już istnieje strona Sałata Zielona 2, i teraz ten przycisk Opublikuj trochę się zmienił. Tutaj mamy jeszcze taką część ze strzałką w dół. Jeśli sobie kliknę na to, mam tutaj opcję Wyświetl opublikowaną witrynę. I tak ona wygląda w internecie. Jeśli ktoś chciałby zajrzeć na tą stronę, tutaj jest jej adres: Sałata Zielona 2 sites.google.com łamane przez view, czyli ta część Ctrl C, ta część to jest część, która jest adresem naszej strony. I teraz jeśli to sobie wklejemy, na przykład w stopce w mailu w podpisie, ktoś kliknie i otworzy się ta strona. Tak jak widać. Teraz, po co nam strona, do której adres jest, nazwa adresu jest taka dziwna. Trzeba by było wykupić nazwę domeny, żeby to ładnie wyglądało, bo to może nie wygląda zbyt elegancko, ale wykupywanie domeny, wykupywanie usług, pozycjonowanie strony to wszystko są tematy odległe. Dla kogoś, kto chce stworzyć stronę, nieważne na jaki temat, nie zna się na programowaniu i nie wie od strony technicznej, jak to zrobić, tak naprawdę najważniejsza jest treść, nad którą trzeba popracować, bo tutaj teraz chciałbym coś napisać. Najczęściej jest tak, że nie mam pojęcia, co tu powinno być? Jeśli ktoś już decyduje się na stworzenie strony, wykupienie jakichś usług, to największym problemem jest treść i zdjęcia. Dlatego to miejsce jest dobrym miejscem, żeby przygotować tą treść, wpisać coś na początek a później to poprawić, a później poprawić jeszcze raz, i jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, tak samo popracować nad zdjęciami, aż będzie to gotowe i dopiero gdy już ma to jakiś sens, jakoś wygląda, można się zastanowić nad wykupieniem nazwy domeny, żeby ten adres był ładniejszy i nad pozycjonowaniem i nad rozszerzeniem funkcjonalności. Także, jeśli chcesz, planujesz stworzenie jakiejś strony, to zacząłbym tutaj. I teraz każdy element, który sobie kliknę, zaznacza się na niebiesko. Mogę go wtedy sobie pomniejszyć. Jeśli tutaj chcę wpisać tekst, mogę go sobie zaznaczyć, zmienić rozmiar czcionki, zmienić, pogrubić, czy wybrać inny krój. Czy jeśli chce przesłać zdjęcie, to też jest to relatywnie proste. Je pomniejszyć, powiększyć, przesunąć. Dla kogoś, kto nie ma wielkiego doświadczenia w tworzeniu stron, świetne narzędzie. Ma pewne ograniczenia, bo bardziej zaawansowanych funkcji, własnych skryptów raczej tu nie umieścimy, ale dla kogoś, kto zaczyna budowanie strony. Narzędzie jest świetne. Także powodzenia w tworzeniu. I to chyba tyle na tą chwilę. Jeśli masz jakieś pytania, jakieś wątpliwości, jakieś problemy związane z komputerami, napisz w komentarzu pod filmem. Może uda mi się znaleźć odpowiedź i rozwiązanie. I wtedy przygotuję krótki filmik taki w formie. E samouczka i wtedy może będzie łatwiej jakby problem rozwiązać. Jeśli podobał ci się ten film, możesz zasubskrybować mój kanał, może w przyszłości kolejny film również ci się spodoba.